Sportowe słodycze! Haha, uwielbiam sportowe słodycze. I uwielbiam ruch. Sportowe słodycze plus ćwiczenia fizyczne. To jest to! Już czas na nowe gry. Pleniuchowie, witaj i ty. Tutaj robi dziwne plany ma. Sportakus o porządek tu dba. Stefani, choć nowa jest. Już ją Ziggy lubi i wie. Z Pikselem, Stingiem i Trixie też. Miło razem czas upłynie. Już pora wstać, to nowy, wesoły dzień. Nie stój dłużej, nie lepiej bawmy się. Leniuchowo wita dziś was. Leniuchowo. Rock'n'rollowiec robi. Graj nam rok dookoła, śpiewaj, tańczysz o. Co to za hałas? Ktoś ma poważne kłopoty. Więc grają z nami cały czas. Tak. Podłącz wtyczkę, zanim wszyscy się zorientują, że nie umiecie grać. Wszystko w porządku? Usłyszałem straszny hałas. Nic nam nie jest, słyszałeś nasz zespół. Nauczyliśmy się grać. Wybaczcie mi. Posłuchaj tego. Raz, dwa, trzy, cztery. Dzięki, Sportakusie. Ej. Żaden problem. Fajnie, że zakładacie zespół. Kocham muzykę. Sportakusie, umiesz grać na perkusji? Grałeś już? Spróbować nie zaszkodzi. Tak, tak, pokaż jak to się robi. No dobrze. Zaczynaj byle głośno. Milfordzie, poznajesz te dźwięki? Czy poznaję? To moje ulubione! Muszę to zobaczyć. Super! O, Sportakus, znam tę solówkę. Czy to nie... To kawałek Johnny'ego Bibeda. O, Johnny Bibed, to mój ulubiony wykonawca z czasów młodości. Nigdy o nim nie słyszałam. Johnny Bibed to najlepszy muzyk na świecie. Ubieraliśmy się tak jak on, czesaliśmy się jak on. To pan miał włosy? Mam tu nawet zdjęcie. Wyglądał pan zupełnie jak on. Racja. Praktycznie we wszystkim go naśladowałem. Gdy Johnny zakładał fioletowe buty, ja też zaczynałem takie nosić. Gdy Johnny jadł na przykład banany, ja też je jadłem. Wszyscy chcieli być dokładnie tacy jak on.
Chcecie posłuchać jego piosenek? Tak! O, to cudownie. Chodźcie ze mną, mam jego płyty. Posłuchaj! Wszystkie. Pa, pa, dobrej zabawy. Ta się nazywa Wytańcz dziury w skarpetach. Gotowe. Co oni wyrabiają? Otrząsają się z mrówek? Chodzie, nie chodzie! To moja ulubiona piosenka Johnny'ego Bibeda! Zrób głośniej! Oczywiście, panno, pacyszyńska. Och, to okropne! Gorzej! Oni tańczą! Chciałabym usłyszeć Johnny'ego Bibeda na żywo. Ja też! To wspaniały pomysł. Może zaprośmy go do Leniuchowa, żeby nam zaśpiewał. Naprawdę? To świetne! Tak, zaprośmy go! Moglibyśmy wtedy obserwować, co robi i robić dokładnie to, co on. Dalibyśmy mu także złoty puchar dla ulubionego piosenkarza. A więc Johnny Bibed przyjeżdża do Leniuchowa. Wszyscy będą mu się przymilać i we wszystkim go naśladować. Przecież to straszne! Nie! Zaraz! Muzykę stop! Czas na przebranie! Zbyt niebieskie. Zbyt dziwne. Zbyt... Cześć, przystojniaku. Idealne! Wow! Rock and roll, to jest to. Wujku, zadzwoń do niego. Ojejciu, tak bardzo się denerwuję. Ale dlaczego? Przecież mówimy tu o słynnym Johnnym Bibedzie. Nie martw się, wujku, po prostu bądź sobą. Zadzwoń do niego i ociągaj się. A jak wyglądam? Milfordzie. Tak, tak, oczywiście. Już dzwonię. Dzwonimy. Fajnie. 5, 5, 5, 9, 7. Gotowe. Jest sygnał. No to do dzieła. Halo, maleńka. Halo? Czy to pan... Johnny Bibed? Tak, maleńka, to ja. To on! Pewnie chcesz, bym dał koncert. Po czym dostanę wspaniałą nagrodę. Tak! Czy ludzie myślą, że nadal jestem odlotowy? Czy zrobią wszystko, co im każę? Och, Johnny, jeśli każesz im szczekać, będą szczekać. Kto będzie szczekać? Zaszczekaj. Słucham pana? Zaszczekaj jak pies. No, no tak. Hał, hał! Milfordzie! Do widzenia. I co powiedział? Co powiedział? Och, zaśpiewał dla mnie. O tak. Prosto do słuchawki. Ale posłuchajcie tego. Johnny Bibed przyjeżdża do Leniuchowa. Słuchajcie, tyle ostatnio ćwiczyliśmy, to może coś zagrajmy. Wszyscy już są, zaczynamy nasz show. Niech nam pięknie zagra bas. Niech świateł blask rozkleić dziś nas. Ja na gitarze wam gram. Pięknie dziś dla was zagra zespół nasz. Gdy nasz zespół gra, to melodia pięknie brzmi. Więc się ruszaj i tańcz. Śpiewaj z nami ty i ty razem. O, 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 o.
Uwielbiam disco. Zaczynamy nasz show, niech światło blask rozgrzeje nas! Teraz ty, Stingy! To nie jest rock and roll! Wybaczcie. Raz, dwa, trzy i... Bo gdy nasz zespół gra, to melodia pięknie brzmi. Więc się ruszaj i tańcz, śpiewaj z nami ty i ty razem. O, o, o! Nasz zespół gra, to melodia pięknie brzmi razem. O, 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 o! Super! Wymiotamy! Tak! O, gdzie to ja schowałem moją ulubioną perukę? O, Winfordzie, a skąd sam wiedzieć? Siemacie, ludziska! O, to pan? Przecież to pan! Pan! Wynoś to z siebie! Johnny B. Bad! We własnej osobie, dziaduniu! To on! Ojejciu, panno Pracusińska! Johnny, wyszedłbyś na zewnątrz i przywitał się z dziećmi? Z dziećmi? Tak, bardzo chciałyby cię poznać. Twoje słynne ła! Oto... Och, Milfordzie, wstawaj! Dziadku, nic ci się nie stało? Tak, nic mu nie jest. Dobra, weźcie się w garść. Wszystko gra? Idziemy. Trzymamo pierniki do dzieciaków. Świetna próba. Świetnie nam poszło. Uwaga! Słuchajcie, słuchajcie! Zapraszam wszystkich, jest z nami Johnny B. Bad! Dzieci! Dzieci! Szybciutko! Dzieci! Śmiało, chodźcie i przygotujcie się! Uwaga, przed wami Johnny B. Bad! Siemaneczko! Miło cię znów widzieć. Hej! A może zagramy w grę o nazwie Złap swojego gwiazdora, dobra? Jasne? Uwaga! Daj nura! Ojejciu! Wszystko w porządku? Nie, jest cały. Użyło mi. Pana fioletowe kozaki są super! Mogę prosić o autograf? Ja też chciałbym pana autograf. Tak, proszę. Dobrze, dla Stingiego od Robiego. Nie, co ja mówię? Toż to mój kolega. Dajcie mu spokój, dzieci. Johnny musi przygotować się do koncertu. Jestem Johnny! Miałem dziś bardzo ciężki dzień. A, to było łatwe. Nie muszę się martwić o jakiś głupi koncert, bo nie będzie żadnego koncertu. A teraz muszę wprowadzić w życie swój niecny plan. Zdobyć nagrodę i pozbyć się Spartakusa. Na zawsze! Proszę! Ta-da! Kim jesteś? Co ci się stało z włosami? Wyglądają okropnie. To ja. To tylko peruka a la Johnny B. Bad. No tak. Nie poznałem. Wyglądasz odlotowo, naprawdę. Chciałem się tylko upewnić, że ma pan wszystko, czego potrzebuje. Czego potrzebuje? Cóż, jest parę rzeczy, które by mi się przydały. Białe ręczniki w niebieskie paski. Przynieś. Co? I 20 ciasteczek. Co? Kaczuszkę? No i jeszcze wspomniany złoty puchar. A tak, puchar. Dopiero po koncercie. I jeszcze jakieś życzenia? Tak. Bardzo proszę pozbyć się Spartakusa. Dobrze, to dobra. Czego znowu? Powiedział pan przed chwilą, pozbyć się Spartakusa? To jego całe skakanie! I te jego ewolucje! Działają mi na nerwy! Sam nie wiem. W takim razie już mnie tu nie ma! Nie, 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 nie!
Nie, proszę nie uciekać. Porozmawiam ze Sportakusem, na pewno wszystko zrozumie. I o to mi właśnie chodziło. Dostałem wiadomość. To na pewno zaproszenie na koncert Bibeda. Drogi Sportakusie, proszę nie przychodź na koncert. Proszę nie przychodź na koncert? Co? Stół! Papier! To takie ekscytujące. Och, to naprawdę przepiękny teatr. Mówię, że to wszystko. Masz miejsce w pierwszym rzędzie? W końcu burmistrz daje. Drogi burmistrzu, oczywiście, że nie wpadnę do Leniuchowa. A może jednak ich obserwować? Tak, dla pewności. Czego znowu? Panie Bibet, Sportakus zgodził się trzymać z dala od Leniuchowa. Udało się? Tak, udało się! Dobra robota. Niech pan pamięta, koncert zaczyna się za 3 minuty. Moja peruka! Tak? Przepraszam. No tak, przepraszam. Dziękuję. Bardzo. Za 3 minuty nie będzie żadnego mojego koncertu. Chodź, kaczuszko. Poprawmy fryzury. Już nie mogę się doczekać. Ciekawe, czy mnie słychać. Ojejciu. Ojejciu. Próba dźwięku. 1, 2, 3. O, czy mogę prosić o uwagę? Koncert zacznie się dosłownie za minutę. O, już tylko minuta. Proszę o wyłączenie telefonów komórkowych. Pixel, w czasie koncertu nie używaj swojego megabajtera. Dobrze. Ani komunikatora model 2000. Tak, jasne. Ani edytora mail 4000. Ani plazmatora 1000. Ani niczego, co mogłoby zakłócić występ. Dziękuję. Oto i on! Na żywo w Leniuchowie! Przed wami Johnny Bibet! Hej! On zabiera pucar! Ja tylko chciałem go troszkę wypolerować. Milfordzie, przegapisz występ! Muszę leczyć na widownię. Jestem, panno Pracusińska. Witajcie! Witaj, panie Bibet. No, cześć wam. Jestem Johnny. Johnny Bibet. Nie zaśpiewasz nam? No, miałeś zaśpiewać. Co, co? Zaśpiewać! Co? Chcecie, żebym wam zaśpiewał? A, oczywiście. Jakiś znany przebój. Wspaniale! Zaraz wracam. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Przepraszam. Chcieliście to? Nic nie rozumiem. Nie rozumiem. Powyskakujecie z pantofli. Gdy chcesz rock'n'rolla gwiazdą się stać, a mnie
łatwy przykład brał. Musisz robić wszystko tak jak ja. Obróć zrób i wow! Nie zapomnij zadać. Rok do roku rządzi ci. Zapędzisz rok ten rok i już całe miasto dobrze cię zna. Kołysz się i w prawo zrób krok, w lewo ruch i wychyl się w bok. Nogę w górę, w dół, a potem piruet zrób, zakręć się. Nie zapomnij zadać. Rąkę do dużą dzieci. Nie mam pojęcia. Wszystko gra. Cóż. To lecę. Znowu upadł. Ojej! Johnny ma kłopoty. Start! Najmniej mamy puchar. Racja. Sport, Akusie. Można podziwiać ludzi, ale nie zawsze trzeba ich naśladować. Zgadzam się. Trzeba zawsze być sobą. Nadal mam nadzieję, że ktoś wystąpi. Ja też. My wystąpimy. Przecież ćwiczyliśmy. Dzieci, gotowe? Do dzieła! Oho, cudownie! Najgłupsza rzecz, jaką zrobiłem! Rock and roll? Chyba muszę zacząć nad sobą panować. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Krystyna Kozanecka-Kołakowska. Dialogi Maciej Wysocki. Dźwięki montaż Sławek Gładyszewski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen-Wiśniewska. Udział wzięli Jakub Szydłowski, Magda Wasylik, Tomasz Steciuk, Lucyna Malec, Anna Apostolakis, Beata Wyrąbkiewicz, Jolanta Litwin, Paweł Szczesny, Janusz Zadura.